Płyty winylowe mają w sobie to coś, co spowodowało ich ogromny renesans. W obszarze systemów klasy Hi-Fi da się zauważyć znaczny wzrost zainteresowania takim sposobem słuchania muzyki. Potrzebujemy zatem gramofonu, by mieć na czym te winyle odtwarzać. Producenci tacy jak Audio-Technica, Tiak, Torrens czy też Clear Audio oferują bardzo szeroki wybór gramofonów. Jak wybrać więc ten właściwy, który dopasuje się do naszych potrzeb? Ja mam na imię Dawid i za pomocą dzisiejszego filmu postaram się Wam w tym pomóc. Gramofon, znany też jako adapter czy też patefon, jest z założenia bardzo prostym urządzeniem. Składa się ono z obudowy będącej szkieletem zespalającym inne części. Wśród nich mamy najmniejszą, ale praktycznie najważniejszą wkładkę wraz z igłą odpowiedzialną za odczyt danych zapisanych w rowkach na powierzchni płyty. To ten element ze sprawą precyzyjnego szlifu igły odpowiada w największej mierze za to, co finalnie usłyszymy w głośnikach. Wkładka osadzona jest na ramieniu, które musi być maksymalnie sztywne, a przy tym lekkie. Po jego drugiej stronie znajduje się przeciwwaga, którą regulujemy siłę nacisku igły na powierzchnię płyty. Cały ten element jest umocowany do zawieszenia, które nie powinno utrudniać ruchu całości, a jednocześnie absorbować wibracje. Płytę w ruch wprawia talerz napędzany silnikiem w sposób bezpośredni w osi talerza bądź paskowy. Od pewnego czasu producenci decydują się też na implementację przedwzmacniacza gramofonowego w większości swoich modeli, co ułatwia kwestię podłączenia gramofonu do naszego systemu audio i nie tylko. O tym, jakie złącza znajdziemy w gramofonie, opowiem Wam nieco później. Idea gramofonu od lat pozostała zasadniczo niezmienna i uległa raczej ewolucji aniżeli rewolucji. Czy to dobrze, czy może jednak nie, musicie ocenić sami. Wróćmy do tematu odcinka. Czy gramofony posiadają jakiś konkretny podział lub klasyfikację? Oczywiście tak. Rodzaje gramofonów ze względu na ich obsługę. Dzielimy je na urządzenia automatyczne, półautomatyczne oraz manualne. Gramofony automatyczne są w zasadzie bezobsługowe. My, użytkownicy, musimy jedynie położyć płytę i wcisnąć odpowiednie przyciski, aby zacząć odtwarzanie. Ramię w tym przypadku poruszać się będzie samodzielnie, wykrywając początek i koniec płyty. Gramofony automatyczne są więc doskonałym punktem startu dla osób niedoświadczonych, chcących zacząć przygodę ze światem winylu, ale bojących się uszkodzenia płyty czy też wkładki. Specyfiką tego typu konstrukcji będzie zaś nieco mniejsza trwałość mechanizmów automatyki ramienia w tańszych modelach gramofonów. Gramofony półautomatyczne wymagają nieco większej uwagi od użytkownika. W zależności od modelu ich ramię będziemy musieli samodzielnie przenieść i opuścić na powierzchnię płyty. Gramofon pod jej koniec uniesie je tak samo jak w przypadku modeli automatycznych, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu igły. Niektóre modele mogą zaś działać inaczej. Ich ramię będzie w pełni manualne, a automatyka będzie sterowała jedynie pracą silnika. Gramofon zacznie sam obracać talerzem, gdy przeniesiemy ramię na początek płyty i zatrzyma obroty pod jej koniec. Gramofony półautomatyczne będą więc dobrym wyborem dla nieco bardziej zaawansowanych słuchaczy. Ten typ urządzenia dzieli tą samą cechę ze sprzętem automatycznym, gdzie tańsze modele cechuje nieco mniejsza trwałość automatyki. Trzecia i największa grupa to gramofony manualne. Tu działanie sprzętu jest w pełni uzależnione od nas, od położenia płyty na talerzu, włączeniu silnika talerza po przeniesienie, opuszczenie oraz podniesienie ramienia przy końcu płyty. Mogłoby się wydawać, że te gramofony są dedykowane dla osób najbardziej doświadczonych, jednak nic bardziej mylnego. Wystarczy trochę precyzji i może też cierpliwości, dzięki którym nawet osoba nie mająca nigdy styczności z odsłuchem winyli poradzi sobie z jego obsługą. Tego typu gramofony cechuje przede wszystkim najwyższa trwałość. Niezależnie jednak od typu naszego gramofonu, może on wymagać nieco uwagi jeszcze zanim przystąpimy do odsłuchu. Mowa o złożeniu komponentów oraz ich wstępnej kalibracji, na co zasadniczo składa się ustawienie siły nacisku oraz opcjonalnie antyskating. Już tłumaczę. Prostsze i tańsze konstrukcje mogą nie wymagać kalibracji siły nacisku, bowiem zrobił to już za nas producent. Igła w ich przypadku może być zespolona na stałe bądź wymienna, ale przypisana do tego samego modelu. Utrudnia to wymianę wkładki na inny, wyższy model. Droższe gramofony już taką możliwość posiadają, dzięki temu stają się bardziej przyszłościowe. Przykładowo, gramofon Audio-Technica ATH LPW50PB wyposażony jest we wkładkę AT95S systemu wymiennych igieł. Headshell, który jest też stelażem dla wkładki, oraz sam korpus może pozostać ten sam. Wystarczy kupić igłę z tej samej serii, ale na przykład o innym, dokładniejszym szlifie i ją wymienić, aby odkryć jeszcze więcej informacji zapisanych na płycie. Dla bardziej ambitnych osób polecam posiadanie dwóch wkładek o różnej klasie dla wygody na osobnych headshellach. Szczególnie gdy kolekcja naszych płyt obejmuje zarówno te gorszej jakości, na które szkoda lepszej wkładki, jak i limitowane edycje, które odsłuchacie na lepszym modelu. Materiał o tym, jak dbać o czystość igły, jak ją wymienić oraz skalibrować siłę nacisku, znajdziecie już na naszym kanale.
Sam antyskating to nic innego jak redukcja siły dośrodkowej wypychającej obiekt na zewnątrz obracającego się talerza. Tym obiektem jest tu igła odczytująca informacje z rowków płyty. Gdybyśmy pozostawili naszą igłę i wkładkę oddziaływaniu tylko siły dośrodkowej, ta byłaby prowadzona jedynie po jednej stronie rowka płyty, zbierając jeden kanał dużo lepiej w stosunku do drugiego. W tym celu stosujemy właśnie antyskating, który ustawiamy na tą samą wartość co siłę nacisku igły na płytę. W kontekście dalszej rozbudowy naszego gramofonu i poprawy jakości jego grania, nie mniej istotny jest wbudowany przedwzmacniacz oraz okablowanie. Tańsze gramofony mogą być wyposażone w wyjście sygnałowe w postaci jacka 3,5 mm albo zintegrowanego kabla. To co prawda zawęża nam pole do słyszalnej poprawy jakości dźwięku. Chodzeniem skreślimy dany model, przyjrzyjmy się jakości i klasie tego przewodu oraz samego gramofonu. Za przykład weźmy gramofon Clear Audio Concept. Choć ma zintegrowane kable, cinch i uziemienie, nie oznacza to wcale nic złego, a wręcz przeciwnie. Są to wysokiej klasy przewody zespolone na stałe z ramieniem. Gdy mówimy jednak o gramofonach nieco tańszych, zwróćmy uwagę na to, aby na tylnej ścianie znalazły się złącze w postaci pary cinchów RCA z dodatkowym gniazdem uziemienia. Choć to drugie nie jest konieczne, o tyle potrafi uratować nasz tor audio, gdy z głośników pojawią się dziwne, niezidentyfikowane przydźwięki. Sam przedwzmacniacz możemy oczywiście wyłączyć, z czego skorzystamy, gdy kupimy już wyższy, odrębny przedwzmacniacz gramofonowy. Oferują one zwykle lepszą jakość, ponieważ znajdują się już poza obudową gramofonu. Nie zbierają więc zakłóceń np. z pracującego silnika napędzającego talerz. Poza tym droższe modele oferują obsługę wkładek zarówno typu MM, jak i MC. Starsze gramofony oraz współczesne modele z wyższej półki mogą nie posiadać własnego przedwzmacniacza. Gdy nie idziemy na żadne kompromisy w kwestii jakości, taki gramofon okaże się po prostu lepszy. Dobrym przykładem ponownie będzie niemiecki koncept. O różnicach wynikających z budowy wkładek, jak i o samych przedwzmacniaczach opowiedziałem Wam w filmie poświęconym akcesoriom do gramofonów. Wszystko sprowadza się jednak jak zawsze do jednego, aby nasze winyle brzmiały jak najlepiej. Co do samego przedwzmacniacza, może on posiadać jeszcze jedną ciekawą funkcję, a mianowicie przegrywanie płyt do postaci plików cyfrowych za pomocą komputera. Gramofon posiada wtedy złącze USB typu B, które podłączamy do komputera kablem USB. Nie wymaga to żadnych sterowników, wystarczy program do rejestrowania dźwięku z wyborem źródła USB. Cały ten proces pokazaliśmy Wam w naszym krótkim poradniku. Polecam też zerknąć na ramię gramofonu. Jak już wcześniej wspomniałem, musi być ono zarówno lekkie, jak i trwałe, aby zapewnić maksymalną sztywność podczas odsłuchu. Na rynku dominują obecnie ramienia wykonane z aluminium oraz włókna szklanego. Zwróćcie też uwagę na jego kształt, gdyż to będzie determinować model Headshella, jeśli zechcecie go oczywiście wymienić. Proste ramię będzie musiało mieć wkładkę umieszczoną pod kątem, zaś te typu S wymaga wkładki umiejscowionej równo z osią Headshella. Jeśli producent podaje bardziej szczegółowe dane, rzućcie okiem na jego udźwig, tak aby nie zdziwić się, gdy nasza nowa, lepsza wkładka nie będzie pewnie trzymała się ramienia. Jeśli zaś chodzi o silnik, ile użytkowników, tyle opinii co do tego, jaki typ napędu wybrać. Nieraz spotkacie się z opiniami, gdzie napęd bezpośredni jest gorszy, a innym razem to paskowy nie nadaje się do niczego. Tak między nami uważam, że oba te napędy są narażone na różne defekty w perspektywie czasu. Przy paskowym pamiętać trzeba jedynie o odpowiednim napięciu paska oraz o stan gumy, aby na przykład nie pękł ze starości. Napęd bezpośredni wymógł na producentach zastosowanie mocniejszych łożysk. Tak czy siak należy dbać o smarowanie łożysk w obu przypadkach, tak aby silniki i łożyska działały bezawaryjnie i jak najdłużej. Gramofony i funkcje typowe. Dziś gramofony mogą być też bezprzewodowe. Dobrze słyszycie. Zaczynając od tańszych urządzeń takich jak House of Marley Stereo Dub Wireless wyposażonych w moduł Bluetooth, a na japońskiej Yamaha Music Cast Vinyl 500 z włącznością Wi-Fi kończąc. Bluetooth w gramofonie przyda się w sytuacji, gdy zechcemy posłuchać muzyki na bezprzewodowych słuchawkach lub głośniku, ale też pozwoli na parowanie z amplitunerami i wzmacniaczami, o ile te również posiadają Bluetooth. Funkcje te docenią zwłaszcza ci z Was, którzy nie posiadają za dużo miejsca na szafce RTV. Yamaha Music Cast Vinyl 500 działa zaś z wykorzystaniem Wi-Fi i łączy się z innymi sprzętami tego producenta w obrębie ekosystemu Music Cast. Tu gramofon może stać w zupełnie innym pokoju niż nasz system audio, oby tylko nie zabrakło mu zasięgu Wi-Fi lub kabla Ethernet. Reasumując, gramofony wcale nie są tak skomplikowanymi urządzeniami, na jakie wyglądają. Wystarczy jedynie przemyśleć to, czy posiadamy znaczną kolekcję płyt i zechcemy dalej rozbudowywać tor audio dedykowany czarnym krążkom. Jeśli na obie kwestie odpowiemy nie, wtedy rzućmy okiem na prostsze gramofony. Warto jednak zostawić sobie furtkę na przyszłość, aby gdy już wkręcimy się w temat, móc łatwo modyfikować nasz sprzęt. Mam nadzieję, że ten film rozjaśnił Wam przynajmniej trochę kwestię wyboru gramofonu. Jeśli jednak nadal macie wątpliwości, serdecznie zapraszam do najbliższego salonu Top Hi-Fi and Video Design oraz na naszą stronę www.tophi-fi.pl. W obu tych miejscach poznacie pełną ofertę sprzętu audio-video, jak i aktualne promocje.
Zanim się jednak rozjedziemy sprzed ekranów, pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji również na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod tym filmem. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z nowymi filmami, zostawcie subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek tuż obok. Te dwa kliknięcia pozwolą być Wam zawsze na czasie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niebawem.